Ponad 2000 maseczek ochronnych oraz kilkaset płynów dezynfekujących trafiło do jednostek podległych powiatowi jeleniogórskiemu. Proszę korzystać, przekazywać członkom organizacji z takimi słowami, żeby na siebie uważali i też powtarzać już ten apel, żeby dbać o siebie. Maseczka dla seniora to jest inicjatywa samorządu województwa, która z jednej strony to jest wsparciem dla seniorów, a wiem, że to jest grupa szczególnie narażona na zachorowania na COVID-19, ale w tej akcji jest również ważne to, że te maseczki zakupiliśmy w podmiotach ekonomii społecznej, czyli spółdzielniach socjalnych, czyli wszędzie tam, gdzie pracują na przykład osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które były bliskie wykluczenia społecznego, więc tak patrzymy szeroko na sprawy społeczne. Mamy 5 DPS-ów, mamy 2 DPS-y, gdzie przebywają osoby starsze, 2 DPS-y, które są prowadzone dla osób niepełnosprawnych, DPS-y sióstr w Niłkowie, DPS w Szklarskiej Porębie. Oni wszyscy potrzebują zabezpieczenia. Dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, który zorganizował taką akcję wspierania w rozdawaniu maseczek i płynów dezynfekujących, trafiły one do największych organizacji działających w mieście i powiecie jeleniogórskim. Tutaj m.in. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze, Caritas Diecezji Legnickiej, DPS, ale także Stowarzyszenie Senior w Kowarach, Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Piechowicach, to także oczywiście Mysłakowice, więc te wszystkie organizacje, które działają, skupiają, opiekują się seniorami, dzisiaj dostały maseczki i płyny dezynfekujące do rozdystrybuowania wśród swoich podopiecznych, swoich członków. Pytaliśmy, jak na co dzień wygląda praca w domach pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim. My ten reżim sanitarny wprowadziliśmy tak naprawdę zaraz na samym początku. Dzięki temu mi się wydaje, że uniknęliśmy w DPS-ach tutaj w naszym powiecie tych ognisk zapalnych. Mierzona jest 2 razy dziennie mieszkańcom temperatura, pracownikom jest codziennie mierzona temperatura. Wszyscy chodzimy w maskach, w rękawiczkach. Transporty żywności są odbierane przed budynkiem, nikt nie może wchodzić na teren domu pomocy społecznej poza pracownikami, wszyscy dezynfekujemy ręce. Wicemarszałka województwa dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego pytaliśmy z kolei o sytuację na Dolnym Śląsku. Sytuacja, jeśli chodzi o koronawirusa, jest stabilna, to znaczy, że dzięki tym wszystkim działaniom, ale również dzięki wysiłkowi całego społeczeństwa udało się tą falę spłaszczyć. Ta sieć szpitali covidowskich wystarcza. Generalnie patrząc na całość, możemy powiedzieć, że tych chorych w szpitalach jest mniej. Mniej jest chorych na oddziałach intensywnej terapii. O sytuacji na Dolnym Śląsku i w powiecie jeleniogórskim będziemy Państwa informowali na bieżąco na naszej antenie.